Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 135. odcinku podcastu Rób WordPressa. Dzisiaj będzie odcinek z serii Przydatne Huki, i tym razem zajmiemy się hookiem związanym z WooCommerce, czyli z wtyczką sklepową do WordPressa. I ten hook, którym dzisiaj się zajmiemy, to hook WooCommerce Order Status. I w zasadzie będzie to grupa hooków, bo tutaj są to. Takie można powiedzieć dynamiczne huki. Za chwilę trochę więcej na ten temat powiem. Natomiast teraz jeszcze wspomnę, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, która dostarcza hosting i domeny, które możesz wykorzystać pod swojego WordPressa. Mają również tam specjalną usługę hostingu pod WooCommerce, więc możesz sprawdzić wszystkie szczegóły na ich stronie. A wracając do tematu hooków i WooCommerce'a. O co chodzi z tym hookiem i czemu akurat ten hook wybrałem do dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem, ten hook WooCommerce Order Status to jest w zasadzie taki szablon hooka, który dopiero tworzy całość z konkretnym statusem. Czyli na przykład WooCommerce Order Status Completed na przykład albo... Processing i w tym momencie mamy taką konstrukcję, gdzie na końcu wklejamy po prostu nazwę, w zasadzie Slack danego statusu. Tak jak powiedziałem, na przykład może być to taka konstrukcja, gdzie mamy WooCommerce Order Status Processing i w tym momencie ten hook jest uruchamiany. W sytuacji, w której dane zamówienie zmienia swój status na status processing, czyli w trakcie realizacji, bodajże tak się to tłumaczy na język polski. A jeśli byśmy zrobili WooCommerce Order status completed, no to w momencie, w którym zmiana statusu nastąpiła, na status zrealizowano. I tutaj możemy oprogramować sobie jakąś akcję, która nam się wykona. Może być to na przykład wystawienie faktury, wysłanie jakiejś wiadomości. No, praktycznie, cokolwiek sobie wymyślimy, no to możemy, możemy sobie taki hook oprogramować. I oczywiście dostajemy tutaj w parametrze ID tego zamówienia, tak żebyśmy mogli pobrać sobie na przykład jakieś dodatkowe dane, które wynikają z samego zamówienia, przykładowo nie wiem, adres czy listę produktów w danym zamówieniu. No i dalej już możemy sobie to w jakiś tam sposób przetworzyć. Ja na przykład tego huka używam w sytuacji, w której następuje przekazanie zamówienia do wysyłki do zewnętrznej firmy logistycznej. Bo na danym hooku właśnie jak zamówienie jest opłacone, i czyli dostaję ten status processing, i sprawdzam tam sobie w kodzie kilka różnych warunków, które już zależą jakby od takich kwestii biznesowych, czy dane zamówienie może automatycznie zostać przekazane do wysyłki, czy jednak człowiek musi go w jakiś tam sposób dotknąć i Ręcznie przekazać do wysyłki, bo zdarzają się takie zamówienia, że jest wymagana jeszcze taka osobista ingerencja obsługi sklepów w przetwarzanie danego zamówienia. Natomiast jeśli warunki są spełnione, czyli przede wszystkim zamówienie jest opłacone, plus tam kilka innych warunków, no to następuje zmiana statusu i zostaje to przekazane do firmy logistycznej. To jak ty wykorzystasz ten hug, no to już tak naprawdę ograniczacie tylko wyobraźnia i umiejętności. No i oczywiście kwestia potrzeb, jakie masz do zrealizowania. Tutaj można to wykorzystać na wiele, wiele sposobów. Począwszy właśnie tak, jak mówiłem, od wystawienia jakichś dokumentów typu faktura, po rzeczy związane choćby właśnie ze zmianą statusów i z jakimiś automatyzacjami, które mają ułatwiać prowadzenie. Sklepu internetowego. I tutaj ta konstrukcja, o której powiedziałem wcześniej, czyli ten hook w postaci WooCommerce, Order Status, przykładowo Processing czy Completed, to jest jedna z opcji. Można również wykorzystać taką konstrukcję, gdzie podajemy tak jakby status źródłowy i status docelowy. Czyli możemy oprogramować sobie sytuację i ten hook wykona się w sytuacji, w której na przykład zmiana statusu nastąpiła z statusu powiedzmy processing na completed i wtedy nam się to uruchomi. To już w zależności też od tego jak to całe nasze otoczenie biznesowe funkcjonuje i jakie konkretnie mamy potrzeby. Ogólnie rzecz biorąc różnica jest taka, że w w tym zastosowaniu, takim jak mówiłem, że mamy Hooka WooCommerce Order Status Processing na przykład. No to wtedy niezależnie z jakiego statusu nastąpi zmiana, chodzi tylko o to, żeby finalny status to był status Processing, to wtedy ten hook nam się uruchamia. Natomiast gdy chcemy zrobić jakiś mechanizm, który zadziała, powiedzmy, w sytuacji, w której Zmienił się status z, załóżmy statusu on hold na processing, no to wtedy musimy sobie zrobić to w postaci takiej konstrukcji, że mamy WooCommerce order status on hold to processing. Zresztą takie przykłady wrzucę w notatkach do tego odcinka. Myślę, że będzie to dużo lepsza opcja i jak rzucisz okiem, to na pewno będziesz wiedział od razu o co chodzi, więc notatki możesz znaleźć pod adresem Maciej łamane na 135 i tutaj właśnie możesz już sobie jakby wydzielić to konkretnie z jakiego na jaki status ma się zmienić, aby ten huk się uruchomił. Oczywiście można to też zrobić w inny sposób i można użyć tego ogólnego huka, u-commerce Order Status i zrobić tam jakiegoś ifa i wtedy też można sobie z tym poradzić. Ewentualnie moglibyśmy również użyć takiego bardzo ogólnego hooka, czyli U-commerce Order Status Changed i w tym momencie dostajemy tam w parametrach ID tego zamówienia status z jakiego i na jaki zostało, został zmieniony, więc moglibyśmy też w ten sposób sobie poradzić w zależności oczywiście od tego, jak, jakie mamy potrzeby, co będzie wygodniejsze, no to tak musimy wybrać. Przykłady tych hooków wrzucę oczywiście do notatek, więc będziesz mógł sprawdzić. No i tu dzięki temu można się podpiąć w, do, do tych statusów WooCommerce, zarówno tych standardowych które dostajemy zaraz po zainstalowaniu, ale jeśli w Twoim sklepie zajdzie potrzeba rozbudowania tych statusów, i na przykład za pomocą kawałka, kodu, czy jakiejś wtyczki, dodasz sobie kilka nowych, takich customowych statusów, to oczywiście te huki również będą działać, bo są to takie huki dynamiczne, i wtedy jeśli dodasz sobie. Załóżmy status nie wiem, produkcja, tak? No to możesz skorzystać z takiej konstrukcji, gdzie będziesz miał hook WooCommerce Order Status Produkcja. I w tym momencie to nam się również uruchomi, w momencie, w którym status zostanie zmieniony na status Produkcja, bo to jest taki dynamiczny hook. Więc nawet jeśli masz jakieś takie niestandardowe statusy, to oczywiście. To również zadziała, więc to jest też bardzo fajne, że integrujemy się z samym e ale i z innymi wtyczkami. I w dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Krótki odcinek dotyczący właśnie tego huka Można z nim robić bardzo, bardzo fajne rzeczy. Można też bardzo dużo automatyzować sobie właśnie w przypadku e, takich e, zamówień, obsługi zamówień. To oczywiście będzie bardzo indywidualne w zależności od tego, co konkretnie chcemy osiągnąć. Tak jak tu podawałem wcześniej, ja w jednym ze sklepów mam taki mechanizm, że... E, pod pewnymi warunkami zamówienie idzie automatycznie do wysyłki do firmy logistycznej. Natomiast, gdy tam dany warunek nie jest spełniony, no to człowiek musi zajrzeć do tego zamówienia i jeszcze tam wykonać ręcznie jakieś mechanizmy. No ale dzięki temu, że tak to zostało oprogramowane, no to możemy bez problemów sobie część zamówień automatycznie przekazać do realizacji i człowiek w ogóle nie musi się nimi zajmować. Jeśli korzystałeś kiedyś z tego hooka, to daj znać w, gdzieś w komentarzu, jak ty go wykorzystałeś i jakie korzyści ci przyniósł. A ja na koniec poproszę cię jeszcze o subskrypcję i udostępnienie mojego podcastu. Być może przyda się komuś z twoich znajomych. Jeśli udostępnisz gdzieś w mediach społecznościowych, to oznacz mnie tak, żebym wiedział, że poszło to gdzieś dalej. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć!